I druh Stanisław Pardecki, prezes honorowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Szanowni Państwo, tak się złożyło, że od ponad 60 lat jestem świadkiem działalności Orkiestry Strażackiej w Sierpcu. Poczynając od dyrygenta drucha Mroczyńskiego, Józefa Świętej Pamięci, poprzez kolejnych dyrygentów, orkiestra zawsze służyła mieszkańcom Sierpca, powiatu sierpeckiego i wszyscy się cieszyliśmy z jej występów. Ale szczególny rozkwit przypada chyba na dyrygenturę, no nie chyba, ale na pewno na dyrygenturę tu drucha Głowackiego, który od ponad 30 lat kieruje tą orkiestrą, wychowuje młode pokolenia, uczy i dlatego też ogromnie się cieszę, że mogę właśnie druhowi Głowackiemu w imieniu żony, która też jest obecna, muszę powiedzieć, że druh Głowacki był uczniem, z czego się żona bardzo cieszy, że może dzisiaj podziwiać występy i orkiestrę, jak również ja. Chciałbym także serdecznie podziękować druhni Adamskiej, która no, podjęła się tej dość trudnej działalności, ale przez to wzbogaciła działalność orkiestry. Serdecznie Wam gratulujemy i życzymy, abyście długo, długo dalej działali dla dobra orkiestry sierpeckiej. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, zanim uchylimy rąbka tajemnicy, dlaczego znaleźliśmy się na scenie, poproszę jeszcze, jeżeli jest na niej obecny, pana Rafała Kluskę, prezesa ZGM. Rozumiem, że dziś nie ma go na sali. Panie kapelmistrzu, szanowni Państwo, z uwagi na tak zacne jubileusze obchodzone w dniu dzisiejszym, 10-lecie pracy pani Justyny, 30 lat pracy pana kapelmistrza oraz 115-lecie istnienia orkiestry, trzy spółki miejskie wspólnie ufundowały dla orkiestry instrument. Jest to... Jest to saksofon tenorowy Trevor James. Uważam, że ten instrument na pewno pomoże orkiestrze, o której słyszeliśmy, że jest różnie, jeśli chodzi o finanse. Myślę, że pomoże jej to zdobywać następne sukcesy na arenie zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Dziękuję. Sprawdzimy, czy nie puste. Dziękujemy bardzo serdecznie. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ja spotkałem zaszczyt, honor reprezentować tutaj Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia w Sierpcu. I pozwolę sobie odczytać w imieniu pani dyrektor, która niestety nie mogła dzisiaj uczestniczyć z racji tego, że w skansenie akurat odbywa się festiwal
zespołów kameralnych. Pozwolę sobie odczytać list. Szanowny pan Michał Głowacki, kapelmistrz Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Sierp. W imieniu całej społeczności Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Marcina Kamińskiego w Sierpcu składam serdeczne gratulacje oraz życzenia z okazji jubileuszu 115-lecia istnienia orkiestry, 30-lecia pracy pana Michała Głowackiego oraz 10-lecia pracy pani Justyny Adamskiej, opiekuna mażoretek. 12. Festiwal Zespołów Kameralnych, który odbywa się w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, nie pozwolił mi na udział w obchodach Państwa jubileuszy. Te piękne rocznice są okazją do tego, aby złożyć wyrazy uznania za wieloletnią pracę na rzecz kształtowania młodych charakterów artystycznych i pogratulować wspaniałych sukcesów. Pragnę z radością dodać, iż wśród członków orkiestry jubilatki są także nazwiska uczniów, absolwentów oraz pedagogów Sierpeckiej Szkoły Muzycznej. Z okazji doniosłego jubileuszu życzę Państwu satysfakcji zawodowej, osobistej oraz pomyślności w pracy na rzecz rozwoju kultury muzycznej. Orkiestrantom zaś wytrwałości w doskonaleniu swoich umiejętności i spełnienia wielu artystycznych marzeń. Z serdecznymi gratulacjami dyrektor Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Sierpcu Barbara Wońkowska. Ktoś jeszcze z Państwa? Pan Edward Wiegucki, Orkiestra Dęta Gozdowo i Goleszyn. Szanowni jubilaci, szanowni Państwo. Muzyka towarzyszy nam od dzieciństwa. Muzyka wyraża nasze myśli i uczucia. Muzyka przenosi się w czasie i przestrzeni. Będąc tutaj, możemy być w Oregonie, w Virginii. Ile trzeba talentu, ile trzeba pracy, ciężkiej pracy, żeby przez muzykę wyrazić myśli i uczucia. Za to Wam serdecznie dzisiaj dziękuję. Z okazji 115-lecia Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu kapelmistrz wraz z instrumentalistami Młodzieżowych Orkiestr Dęty Goleszyn i Gozdowo składają serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia i życzą dalszych sukcesów na niwie artystycznej. Sierpc, 24 października 2015 roku. Ksiądz dziekan Andrzej Wieńskowski. Drodzy Państwo, czcigodni jubilaci, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę piękną, podniosłą uroczystość. Gratuluję Wam tego jubileuszu. Wyrażam serdeczne słowa uznania rzeczywiście dla Waszej ogromnej pracy i talentu. To, co widzieliśmy, co słyszeliśmy, podnosi nasze serca i jest naszą dumą całej ziemi sierpeckiej. Drodzy Państwo, jest taka anegdotka o Janie Pawle II. Jak wiecie, lubił płatać figle, nawet w poważnych nieraz sprawach. Otóż podobno jechał do parafii na wizytację, jak to bywa, orkiestra stanęła u drzwi, u bramy kościoła, żeby powitać księdza biskupa. Orkiestra w pełnym szyku, kapelmistrz tylko czekał, aby, prawda, powitać księdza biskupa. Wszyscy wyglądali na samochód.
No i rzeczywiście samochód podjeżdża, proboszcz otwiera drzwi, pusto, kierowca, a nie ma nikogo. Konsternacja. Kapelusz utrzymał tę batutę w ręki, by zagrać marsze na pytanie księdza biskupa. Cisza. I naraz przez mikrofon odzywa się głos. Kapelmistrzu, może byś zagrał coś dla Pana Jezusa? Wszyscy zwracają się w stronę kościoła, a ksiądz kardynał Karol Wojtyła w ornacie stoi przy ołtarz. Okazuje się nartami, bocznym wejściem, podjechał do kościoła na nartach i wszedł do zakrystii, ubrał się w szaty i czekał na mszę świętą. Moi drodzy, właśnie chciałbym dzisiaj podziękować, że nasza orkiestra gra dla Pana Jezusa. Dlatego tu zabieram głos, aby Wam, Panie Michale, serdecznie podziękować. A zresztą dziewczęta też występują w tej paradzie, kiedy są uroczystości religijno-patriotyczne. Ale dziękuję serdecznie za Wasz udział w uroczystościach stricte religijnych. Nie wyobrażamy sobie tych wielkich uroczystości w naszym mieście bez Was. To nam pomaga uczcić Boga i modlić się i radować się przed Bogiem. Wasz udział pomaga nam po prostu modlić się i wznosić nasze serca do Boga. To jest Wasz wkład w naszą religijność, w kulturę chrześcijańską. I za to bardzo serdecznie w imieniu własnym dziękuję, ale myślę, że tę wdzięczność mogę wyrazić w imieniu wszystkich parafii, w których występujecie. Bóg zapłać serdecznie. Życzę na dalsze lata, aby wszelkie pomyślności, sukcesów, aby Wasza praca przynosiła Wam wiele satysfakcji, a Bóg Wam błogosławił. Mam tutaj album na pamiątkę i zamiast medalu coś właśnie do, jeszcze do... Chciałbym przekazać na ręce pana prezesa i państwa Justyny Adamskiej oraz pana Głowackiego skromne nasze podziękowania. Muzyka